dobry. Boże Słowo na dzisiejszy dzień, na sobotę 11 września jest zapisane u proroka Izajasza w 52 rozdziale 12 wierszu oraz w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 3 wierszu. Przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie Bóg Izraela. Jezus mówi, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To są słowa zarówno u Izajasza, jak i u Jana, takie, które właściwie już przekonanych do Jezusa Chrystusa może przekonają jeszcze bardziej, może jeszcze bardziej utwierdzą w wierze, ale właściwie stosunkowo niewiele zmienią. To są wspaniałe, oczywiście ważne obietnice, szczególnie ta Jezusowa i ta obietnica Pana Boga, że będzie razem z Izraelem, razem ze swoim ludem. Natomiast jeśli ktoś wierzy, jeśli ktoś ufa, to o tym wie, to jest przekonany, to nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Chciałbym poświęcić kilka chwil waszej uwagi przede wszystkim tym osobom, dla których te zapewnienia nie wydają się być miarodajne, czyli osobom, które mają problem z tym, żeby zaufać Bogu, żeby zaufać Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi. Mamy dzisiaj rocznicę wydarzeń z 11 września. Czyli słynne zamachy na World Trade Center w Nowym Jorku i zamach na Pentagon i jeszcze kilka innych wydarzeń. One przyniosły śmierć i traumę wielu osobom i tym, którzy do dzisiejszego dnia za tymi zmarłymi tęsknią. I w momencie doświadczania takiej traumy, w momencie jej przeżywania, zapewnienia o Bożej obecności, o Bożej opiece, o tym, że miejsca dla nas są przygotowane, o tym, że będziemy tam, gdzie i Pan Jezus, bardziej drażnią niż przekonują. Tutaj można przytoczyć wypowiedzi z prasy osób, które doświadczyły traumy, na przykład znany dość aktor, tłumacz i pisarz Filip Łobodziński wspomina, że właściwie po śmierci swojej córki nie potrafi zaznać spokoju i zmaga się z traumą, a wszystkie treści chrześcijańskie właściwie nie przekonują go w żaden sposób. I myślę, że wielu z nas tak ma, że nasza wiara jest silna, jest mocna, ale że gdy przychodzi chwila próby i to taka chwila bardzo dramatyczna, bardzo bolesna, kiedy tracimy bliską osobę, tak jak chociażby 11 września, no to zaczyna się problem z tą naszą wiarą i zaczyna się ona bardzo mocno chwiać. Myślę, że te dzisiejsze słowa także powinny trafiać do tych nieprzekonanych. Przed wami pójdzie Pan i będzie waszą tylną strażą. To mamy u Izajasza. Pan Bóg będzie strzegł swój lud. Będzie od momentu narodzin aż do śmierci. Jezus mówi, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. I to teraz nie chodzi o to, że nasze życie, nasze doświadczenia doczesne będą lukrowane, będą słodkie, będą bez traumy, bez bolesnych przeżyć, bez żałoby na przykład. To wszystko jest wpisane w nasze doświadczenie. Tak jak było wpisane w doświadczenie Izraela, tak jak było wpisane w doświadczenie Jezusa Chrystusa. To ziemskie. Ale perspektywę mamy taką, że Pan Bóg będzie z nami od początku do końca i jeszcze więcej. Miejsca dla nas są przygotowane w tej rzeczywistości pozadoczesnej. Tam, gdzie Jezus przed swoim odejściem mówi. Tam, gdzie ja idę, tam, gdzie ja będę mieszkał i dla was będzie miejsce. Więc nasze życie nie kończy się wraz z zamknięciem naszych oczu tu na ziemi, czy z zamknięciem oczu naszych bliskich. Nasze życie to nie jest tylko doświadczenie dobre, pozytywne, ale też doświadczenie traumy z różnych powodów, które chociażby wymieniłem przed momentem, ale też perspektywa, która sięga zupełnie w inną przestrzeń poza śmierć. Być z Jezusem także tam, gdzie ziemskie życie się kończy. Tej ufności, tej wiary na dzień 11 września i nie tylko, wam i sobie gorąco życzę. Zostańcie z Bogiem, dobrego dnia.